Czy Szczecin wystarczająco pomaga Ukrainie? Czy ta pomoc może być jeszcze większa i w których sektorach obecnie, rok od momentu wybuchu wojny i rosyjskiej agresji na Ukrainę, ta pomoc jest najbardziej potrzebna? O tym będziemy dzisiaj rozmawiali w programie Studio w Szczecinie.pl. Bardzo liczymy na dużo pytań i dużo komentarzy, a nasi goście na pewno będą do tych komentarzy mieli swoje odpowiedzi. Michał Kaczmarek, dobry wieczór. Piątek, 24 lutego, pierwsza, w cudzysłowie oczywiście, rocznica rosyjskiej agresji na Ukrainę. To jest rok, to jest 12 miesięcy bardzo intensywnych wydarzeń i o tym będziemy rozmawiali dzisiaj z naszymi gośćmi. A w naszym studiu na żywo Anna Pedan, psycholog w punkcie opieki nad dziećmi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie. Dzień dobry, dobry wieczór Pani Anno. Dobry wieczór, Michał. Profesor Jerzy Sieńko, chirurg. Dobry wieczór. Angelika Muchowska, rzeczniczka prasowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie. Dzień dobry. A także pan profesor Krzysztof Kowalczyk, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, czekamy na komentarze i czekamy na wiadomości. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy Szczecin może jeszcze bardziej pomagać Ukrainie. Szanowni Państwo, no to pytanie to jest pytanie bardzo otwarte, bo musielibyśmy mówić rzeczywiście, jaka pomoc przez te 12 miesięcy miała miejsce, ale taka moja pierwsza refleksja jest taka, że ja pamiętam ten wieczór, kiedy my w tym studiu razem z wojewodą, prezydentem, marszałkiem, z mieszkańcami Szczecina pochodzącymi z Ukrainy. Rozmawialiśmy o tym szokującym zdarzeniu i o tym, jak ta agresja się rozpoczynała. I tak się zastanawiam, czy po tych 12 miesiącach można pozwolić sobie na odczuwanie pewnego dystansu do tych wydarzeń, czy może fakt, że w piątek będzie ta pierwsza rocznica, powoduje, że te wszystkie emocje wybuchają ponownie i jeszcze raz. Pani Anno, muszę od pani zacząć, bo pani pewnie żywiej czuję te emocje związane z wojną. Tak naprawdę, Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie właśnie mamy bardzo bliski taki kontakt z matkami oraz dziećmi, którzy przyjechali z Ukrainy, i powiem, że nastroje teraz u wszystkich takie ponadto emocjonalne. Strasznie, strasznie, bo rok. Mina rok wojny. To jest rok od momentu, kiedy trzeba było zostawić dom i uciekać. Właśnie tak. I mieszkać dla niektórych to jest obcy kraj. Niektórzy przyjechali już wiedzą, że zostaną tu mieszkać, a dla większej ilości osób to właśnie jest obcy kraj. Bo to trudności są i trudno jakoś tak przyzwyczaić się naszym Ukrainkom do życia w Polsce. Więc i ten rok właśnie boimy się strasznie wszyscy i ja przestraszona do kraju, bo rok. I znamy o tym, jak Rosja lubi wszystkie daty, różne daty. Ja mam tam rodzinę na Ukrainie i boimy się, żeby Rosja nie przywitała nas właśnie z tą rocznicą. A to myśli pani, i są takie nastroje wśród osób przebywających tak w Szczecinie i w Ukrainie, że 24 lutego to będzie dzień, kiedy będzie... Niespodzianka. Przygotowana niespodzianka, tak. Przepraszam za takie kolokwialne sformułowanie. Właśnie takie nastroje są i to widać po ilości osób przebywających z Ukrainy i do teraz, bo codziennie mamy statystykę, codziennie to jak w zeszłym miesiącu to było tak 20-30 osób dziennie, to teraz 30-40 osób dziennie. To widać, że rośnie i ja mam taką możliwość zawsze pogadać z mamami i zapytać, dlaczego Szczecin? Czego jedziecie teraz, bo właśnie rok minął. I stąd dostaję taką odpowiedź ostatnimi dniami, że po prostu ludzie się boją, że Rosja przywita nas. Panie profesorze, profesor Krzysztof Kowalczyk, pamiętam też nasze wywiady radiowe. Pan, znany z dyplomacji, nie gryzł się wówczas w język, mówiąc o stronie rosyjskiej. Czy po tym roku miałby pan również takie słowa dla Rosjan, dla całego społeczeństwa rosyjskiego, które przez 12 miesięcy robiło to, co robiło? Tak, to znaczy Putin się przygotowywał od jakiegoś czasu do tej inwazji i niestety błędnie przekalkulował w tym sensie, że po pierwsze zlekceważył siłę oporu armii ukraińskiej, sił zbrojnych Ukrainy, po drugie pomoc Zachodu, która początkowo była pomocą niewielką, tak, bo to były środki przeciwpancerne głównie, ale później ona narastała.
I wreszcie chyba po trzecie też następującą wprawdzie powoli, ale siłę sankcji wymierzonych przez Zachód w Rosji. Te sankcje powoli, one działają powoli, ale to już widać, że PKB Rosji spada, że Rosja traci na rynkach surowców energetycznych. Natomiast po tym dzisiejszym wystąpieniu Putina, które było adresowane przede wszystkim na użytek mieszkańców Rosji, to widać, że jakby imperializm im jest immanentnie wpisany w Rosjan. Tak jak mówiłem przedtem, Putin nie jest potworem. Oczywiście on ma pewne cechy diaboliczne, natomiast on jest pewną emanacją ducha rosyjskiego. Taki polski historyk mówił, że Rosjanin to niewolnik, który marzy o panowaniu nad światem. I niestety, moim zdaniem, jakby istotą jakby istnienia Putina jest wojna. Brak wojny, jego przegrana Putina to przegrana całego establishmentu, przegrana imperializmu rosyjskiego. No, niestety ta wojna będzie trwać. 12 nie? miesięcy, to nie jest tydzień, to nie jest miesiąc, to jest pełen rok takiego wydarzenia, którego... No właśnie, pytanie, czy powinniśmy spodziewać się jakichś rozstrzygnięć? I czy to, że to trwa rok, jest jakimś elementem zaskakującym? No bowiem wydawałoby się, że społeczeństwo rosyjskie po roku trwania wojny, która na początku miała być szybką operacją militarną cywilizowania nieucywilizowanej Ukrainy, będzie reagowało trochę inaczej. To znaczy, to społeczeństwo zostało przerobione z takiego formatu z autorytaryzmu w stronę totalitaryzmu, gdzie wszelkie przejawy aktywności społecznej są kontrolowane. I można powiedzieć, że Putin, ta elita władzy wydobyła z tego społeczeństwa najgorsze instynkty, zwierzęce instynkty, instynkt zabijania czy nawet kult śmierci, tak? Bo wartością jest umrzeć, tak? Nawet dlatego, żeby rodzina otrzymała symboliczne świadczenie, tak? Czy nie wiem, przejęła pralkę, telewizor. To świadczy o mierze degeneracji tych ludzi, bo ci sensowni Rosjanie, jakaś niewielka część tej populacji, to wyjechała już wcześniej i ci nie tyle krytyczni wobec tego systemu Putina, co obawiający się o własną skórę, po prostu kiedy była ogłoszona mobilizacja, ci bardziej wykształceni, oni po prostu uciekli do różnych krajów. Tak? Więc mam do czynienia w tej chwili no, z taką grupą orków prowadzonych przez Saurona. I to rzeczywiście jest walka świata ludzi wolnych ze światem Mordoru. No, o tym właśnie porównaniu i o tym mocnym sformułowaniu profesora Kowalczyka mówiłem właśnie. Do tego wątku na pewno powrócimy, ale wracając na sekundę do Szczecina, pani rzecznik, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od pierwszego dnia wybuchu wojny działało aktywnie. Pamięta pani ten moment, kiedy rzeczywiście dworzec zaczął się zapełniać i to, co wtedy towarzyszyło tym wydarzeniom? Tak, myślę, że będę to pamiętać bardzo długo. W pracy rzecznika prasowego nie spodziewałam się, że kiedykolwiek przyjdzie mi doświadczyć takich emocji, takich historii, bo te historie zostały po tych 12 miesiącach, to jest szmat czasu, a te 30 metrów na dworcu, tego punktu opieki, który powstał tak naprawdę w przeciągu dnia, dla tych dzieci i dla ich rodzin, dla ich matek, które będą przyjeżdżały. To było miejsce małe, ale tak nasycone emocjami, tymi historiami, tymi wystraszonymi, przerażonymi dziećmi, zbłądzonymi po prostu rodzicami, nie wiedzącymi, co robić. Wówczas osoby, które uciekały, miały tak jakby dwie drogi. Jedni wybierali bycie blisko granicy, zatrzymywali się gdzieś bliżej granicy, gdzieś w okolicach Przemyśla czy Krakowa. Inni byli na tyle przestraszeni, że postanowili jechać dalej. My zdawaliśmy sobie sprawę, że osoby, które przyjadą do Szczecina, one będą po wielogodzinnej podróży, że te dzieci będą wykończone, ale to była teoria. A
po kilku dniach przyszła praktyka i w XXI wieku zobaczyć brudne dzieci, odparzone niemowlęce skóry, usłyszeć historię, że pampersy na granicy, pampers na granicy kosztował 100 zł, widzieć ludzi, którzy przyjeżdżali z jedną reklamówką gdzieś spakowaną, to jest coś, co myślę, że w moim umyśle i w 56 umysłach wolontariuszy, którzy do nas wtedy dołączyli, pozostanie na długi czas. Wspaniały zryw, bo to, co zrobili mieszkańcy Szczecina, to było coś niesamowitego. My codziennie, co dosłownie pół godziny, pamiętam, odbieraliśmy kolorowanki, kredki. Ludzie do nas dzwonili, co jeszcze potrzebujecie, co jeszcze możemy dostarczyć dla tych dzieci. Pluszaki, chodzenie, wychodzenie na peron do tych dzieci, do tych rodzin z tymi pluszakami. Uczenie się priwiet czy innych słów, żeby przełamywać tą barierę językową. A finalnie, po już tych kilku tygodniach, kiedy ten punkt funkcjonował, ta niezwykła integracja polskich wychowawców, pedagogów, psychologów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ale również rodzin, matek z Ukrainy, które się zgłaszały, bo chciały być w tym punkcie, opiekować się swoimi rodakami. Za moment porozmawiamy o tym, jak ten punkt działa dzisiaj i jakiej pomocy potrzeba dzisiaj, ale teraz pytanie do pana profesora. Panie profesorze, pan był w Ukrainie już w momencie, kiedy wojna wybuchła. Jak wyglądała w ogóle organizacja lekarzy, którzy zgodzili się pojechać na Ukrainę i dlaczego taka decyzja zapadła? Bo to był jeszcze ten moment, kiedy, znowu w cudzysłowie, wojna się nie uspokoiła chociaż trochę, tylko to był ten moment, kiedy tam te syreny wyły na bieżąco. Ja dostałem zapytanie jako konsultant wojewódzki dla naszego województwa w zakresie chirurgii ogólnej, czy byłbym w stanie przyjąć pociąg medyczny z Ukrainy, który by przywiózł rannych żołnierzy. I czy byłbym w stanie ich rozdysponować po wszystkich szpitalach, oddziałach chirurgicznych naszego województwa. Chodziło o żołnierzy z trudno gojącymi się ranami, takimi przewlekłymi, którzy wymagają czasami takiej dłuższej hospitalizacji. Zadałem sobie pytanie, czy tego typu rozwiązanie jest rozwiązaniem najlepszym. Oczywiście w pierwszej kolejności zawsze trzeba myśleć o tych pacjentach. Pomyślałem sobie, że jeżeli ten żołnierz nawet w teoretycznie najlepszych warunkach pociągu sanitarnego, medycznego miałby podróżować ponad 1000 kilometrów do Szczecina, uważałem, że już z tego punktu widzenia odpowiedzialności za tego człowieka, gdybym ja podjął taką decyzję na tak, ja po części ponosiłbym odpowiedzialność za tych ludzi, ich bezpieczeństwo zdrowotne. Z drugiej strony pomyślałem sobie też o ogromnym problemie późniejszym, bo oczywiście wiele działań chirurgicznych po to jest, żeby zakończyło się sukcesem, jednak czasami one się nie kończą sukcesem. Co z takimi pacjentami bardzo mocno przewlekle chorymi, gdzie nawet przed wojną w Polsce tych miejsc zawsze cierpiliśmy niedostatek. Postanowiłem do tematu podejść trochę inaczej. Dostałem telefon do profesora Kostiwa z Uniwersyteckiego Szpitala z Oddziału Chirurgicznego w Tarnopolu i zapytałem, bo to był taki szpital, to jest taki szpital, gdzie przyjeżdżają ranni żołnierze, w zasadzie można powiedzieć bezpośrednio z linii frontu. Oni są pierwotnie zaopatrywani bezpośrednio na linii frontu. Po takim pierwotnym zaopatrzeniu trafiają do tego szpitala, gdzie mają pełną profesjonalną już opiekę. W jaki sposób my moglibyśmy im pomóc? Usłyszałem, że potrzeba najbardziej takich specjalistycznych opatrunków podciśnieniowych, to są bardzo drogie opatrunki, stosowania oczywiście wielorazowego dla wielu żołnierzy, po wyleczeniu jednego żołnierza można założyć drugiemu, kolejnemu żołnierzowi. Też usłyszałem, że mają do czynienia z takimi ranami, które się ciężko goją, to są takie rany szarpane z odłamkami, które z ziemią wbijają się w ludzkie ciało i mimo stosowania różnych procedur chirurgicznych te rany bywają tak głęboko bakteryjnie zanieczyszczone, że bardzo trudno się je goi, leczy za pomocą klasycznych antybiotyków.
Znaleźliśmy na rynku w sumie taki najnowocześniejszy antybiotyk, dedykowany też tego typu ranom. Niestety jego cena była ogromna, bo jednostkowa cena dla żołnierza jednego, dawka jednorazowa 6 000 zł, więc... Ale udało nam się zebrać fundusze, zakupić kilkanaście opatrunków podciśnieniowych, zakupić ileś porcji antybiotyku, dostając oczywiście dobry dyskont od przedstawiciela farmaceutycznego, który świadomość tego, gdzie te antybiotyki będą podawane, sprawiła, że nam rzeczywiście w zasadzie chyba zupełnie pozbył się swojej marży od tego. Ilu lekarzy ze Szczecina wyruszyło? No to był trochę problem z rekrutacją, dlatego że rzeczywiście była wtedy wojna. Wieźliśmy sanitarką ten sprzęt po trasie, po której w nocy jeździ amerykański sprzęt wojskowy, gdzie w każdej chwili w ciągu dnia, o każdej porze, czy dnia, czy nocy ta droga mogła być zaatakowana, zniszczona. No było trudno namówić mi kolegów z pracy. Na początku duży entuzjazm, a kiedy już określiłem czas, że jedziemy, z tych wielu, którzy się początkowo zadeklarowało, został jeden najmłodszy kolega w zespole. I pojechaliśmy we dwójkę i zawieźliśmy te opatrunki, jadąc po tej pamiętnej drodze. Takim symbolem tego przyjazdu naszego było to, że kiedy wjechaliśmy już na teren szpitala, zaparkowaliśmy pod tym punktem medycznym, magazynem, gdzie trzeba było to wszystko wypakować. W tym momencie zaczęły właśnie głośno wyć syreny alarmowe, sygnalizujące o zagrożeniu rakietowym. Dla nas to były ogromne emocje, bo pierwszy raz to usłyszeliśmy. Dla pracowników szpitala, oni już mieli taką trochę czujność osłabioną, bo to z rzędu któryś atak. Przez pierwsze dni oni mówili, że nocowali w piwnicach swoich domów, bo się bali, a później z biegiem czasu gdzieś oswajali się z tym rykiem. Natomiast okazało się, że po tych właśnie alarmie te rakiety spadły całkiem niedaleko, bo spadły gdzieś około 50-70 km od miejsca tego szpitala i akurat zostały wycelowane specjalnie w przychodnię wtedy, w tamtym dniu. Jaki to był widok, to pana zapytam, panie profesorze, za moment. Studio w Szczecinie.pl. Dzisiaj rozmawiamy z naszymi gośćmi o tym, jak wspominamy minione 12 miesięcy, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie. Szanowny panie, jeżeli chodzi o to, jak szczecinianie przyjęli uchodźców wojennych, jakie panie macie wnioski i wspomnienia z tego czasu? No właśnie, do tej pory są ludzie, którzy przynoszą do nas pomoc humanitarną. Do tej pory mamy wolontariuszów, właśnie jak Ukrainok, tak i Polaków, którzy przychodzą do nas pomagać. Do tej pory mamy tych osób, które przychodzą i pytają, czy są ludzie, którzy potrzebują mieszkania za darmo i tak dalej. Powiedzieć, że jakiś by inny kraj mógłby tak przyjąć uchodźców, jak to zrobiła Polska, ja tego nie powiem nigdy. Naprawdę, to jest wielki trud, umiejętność działać na bieżąco i całkowita gotowność pracowników, zwykłych takich ludzi, pracowników właśnie biurowych, tym urzędników, wszyscy jakoś od początku i do tej pory działają na rzecz Ukrainy. Bo rozumiem, że ta pomoc w pierwszym tygodniu to jest na pewno inny rodzaj pomocy niż pomoc po 8 miesiącach, po 9 miesiącach. Czy ta pomoc jest teraz i czy udało się zdefiniować ten nowy wymiar konieczności pomocy? Tak, właśnie udało się. Tak, na początku to naprawdę było więcej. Ja nawet nie pamiętam, jak to wszystko było. Tak jakoś jak... No i pamiętam, bo to był 2 dni później, była sobota, to pamiętam, że punkt na ulicy Kolumba był po prostu wypełniony pod sam sufit rozmaitymi darami od mieszkańców Szczecina, to tak, prawda. Tak, dużo było, naprawdę. Ja nie uspiewała wydawać i zbierać i wydawać. I tam jeszcze dzieci biegali ciągle. No. Pani Angeliko, czy ten punkt na dworcu jest nadal potrzebny? Teraz jest to punkt tak naprawdę informacyjny. Ten punkt opieki nad dziećmi już nie istnieje. Z tego też względu, że ta pomoc, ona się, te potrzeby, oczekiwania pomocy też się zmieniały. Kiedy na początku były to takie potrzeby zabezpieczenia bytowe, tak, czyli jedzenie, środki kosmetyczne, higieniczne, mleko, pampersy dla dzieci, poszukiwanie mieszkania, to
Teraz tak naprawdę ta pomoc idzie w kierunku pomocy psychologicznej, pedagogicznej, integracji lekcji, organizowania lekcji polskiego, czy też, i myślę, że przede wszystkim opieki nad dziećmi, tak żeby te osoby mogły po prostu pójść do pracy i tutaj na nowo budować swoje życie, bo większość osób, które przyjechała na Pomorze Zachodnie, jednak oczekiwała, że szybciej wrócą do swojego kraju. Oczywiście było wiele jednostkowych sytuacji, które dla nas, dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci też były nowe, bo były takie sytuacje, że rodziny, które otrzymywały od nas wsparcie, matka na przykład przyjeżdżała z trójką dzieci i nagle musiała jechać do Ukrainy z jednym z dzieci, zidentyfikować ciało swojego męża. I to też takie trudne decyzje, dla nas całkiem nowe, bo trzeba by było wyznaczyć jakiegoś opiekuna prawnego. Więc na ten moment tak naprawdę ta opieka dla dzieci, przynajmniej z naszej strony, ze strony Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i przy tym pomoc pedagogiczna i psychologiczna, to są takie trzy obszary najbardziej potrzebne. Panie profesorze, my dzisiaj zadaliśmy naszym widzom pytanie, czy Szczecin wystarczająco pomaga Ukrainie. I rozmawiamy tutaj, i to jest cudowne, o wielu pozytywnych przykładach, ale ta retoryka nie zawsze pozytywna też jest w dyskursie obecna. Czy skąd ona się bierze? Ja myślę, to jest złożona odpowiedź na to pytanie. Na pewno uczestniczymy w wojnie informacyjnej i myślę, że musimy mieć świadomość, że strona rosyjska aktywnie w tej wojnie uczestniczy, czy to poprzez boty, czy poprzez właśnie portale troli internetowych z Petersburga, z Moskwy, czy poprzez niszowe organizacje społeczne, które są popierane przez Kreml, i bardzo często to jest budowanie takiej narracji nieprzyjaznej, wydobywanie wszystkiego, co negatywne z tych relacji polsko-ukraińskich, tak? Budowanie takiej relacji opartej o nacjonalizmy, kreowanie wręcz tych nacjonalizmów, tak? Zresztą w propagandzie rosyjskiej te kalki są bardzo silne od iluś lat. Tak? Nas się oskarża, Polaków, że jesteśmy na pasku Amerykanów, że jesteśmy psem łańcuchowym Amerykanów i Anglików. To są kalki sprzed II wojny światowej, kiedy nas tak Rosjanie traktowali. Ukraińców oskarża się o nazizm, a przecież prezydent Zełenski sam w sobie ma pochodzenie, ma korzenie żydowskie. Nic nie ma wspólnego z Banderą. To w ogóle granie tą kalką banderyzmu jest czymś chorym, zwłaszcza w odniesieniu do centralnej i wschodniej Ukrainy, gdzie to są w ogóle nieznane historie. Czy według pana te negatywne nastroje w jakiś sposób zeszły do społeczeństwa polskiego, czy społeczeństwo polskie jest oporne na tą manipulację? To z badań socjologicznych wynika, że 90% Polaków bardzo pozytywnie przyjęło uchodźców z Ukrainy. To naprawdę są niszowe głosy, niszowe środowiska i myślę, że to jest pewien margines polityczny tutaj, tak? Więc tym nie należy się przejmować. To jest też wyzwanie dla mediów. Ja się zawsze zastanawiam, bo mamy pluralizm medialny, on jest warunkiem demokracji. Czy jeśli mamy post na portalach społecznościowych, to jest kwestia różnych mediów, takie antyukraińskie, antypolskie, czy wręcz zagrażające bezpieczeństwu naszego kraju, no to czy je blokować? Ale to już jakby pozostawiam właścicielom, redaktorom tych mediów, jaką drogę tutaj obrać. Na pewno musimy być czuli na takie prowokacje, na takie działania. Panie profesorze, jak wygląda szpital wojenny i jak wygląda praca takiego szpitala? Bowiem my sobie chyba nie wyobrażamy takiej sytuacji, chyba że mamy jakieś obrazki serialowe przed oczami, ale to domyślam się, że to nie to samo. Czy szpital jest, można powiedzieć, taki jak każdy inny szpital, w którym leżą pacjenci, tylko akurat w tych szpitalach, które stanowią zaplecze linii wojny, frontu, ci pacjenci są inni, bo są to żołnierze. Ja pamiętam sytuację, kiedy tam zawsze o określonym czasie, skoro świt między godziną 4:00 a 5:00 nad ranem, przyjeżdża transport bezpośrednio z linii frontu tych żołnierzy.
Przede wszystkim to jest bardzo dobrze zorganizowane. Tam każdy, te role są podzielone, są przygotowane pomieszczenia, w których będą, będą hospitalizowani żołnierze, którzy przechodzą wstępną selekcję wynikającą z ciężkości odniesionych urazów. Są przygotowane miejsca, są przygotowane zespoły do odbioru tych rannych żołnierzy, którzy najpierw, oni najczęściej trafiają pociągiem, z tego pociągu sprzętem samochodowym, sanitarkami, karetkami, ci lżej ranni autobusami zostają przywożeni do tego szpitala i wysiadają, zostają przez ten personel medyczny czekający w oczekiwaniu w takich zespołach odbierani i kładzeni na tych łóżkach szpitalnych. To jest taki, się wszystko odbywa w takiej bardzo specyficznej atmosferze. Po pierwsze, to jest bardzo dobrze zorganizowane. Tam nie ma jakiegoś niepotrzebnego pośpiechu, żadnych niepotrzebnych ruchów. Te wszystkie procedury są bardzo dopracowane. Ale coś, co przebijało, coś, co mnie uderzyło bardzo mocno, ten smutek tych żołnierzy, którzy wysiadali z tych karetek, wyjmowani na noszach. Oni ten wyraz twarzy wszyscy mieli identyczny. Ten ból cierpienia rannego człowieka zmieszany z tym bólem tej rany, chyba zadawanej, szczególnej rany, takiej zadawanej ojczyźnie, ten ból rany zadawanej współobywatelom, ogromny dramat. Powiem panu szczerze, że ten smutek tych żołnierzy, którzy jest... I tu moje pytanie, panie profesorze. Czy to byli tylko i wyłącznie zawodowi żołnierze, czy to byli też ochotnicy? Ludzie, którzy przed 24 lutego 2022 byli zwykłymi ludźmi, którzy chodzili do normalnej pracy, którzy byli ojcami, braćmi, którzy funkcjonowali tak jak współcześni europejscy ludzie. Powiem panu, że musimy sobie przypomnieć, że do wybuchu tej wojny nieszczęsnej w naszym mieście pracowało ponad 24 tysiące Ukraińców. Ci ludzie, gdy wybuchła wojna, na tych granicach jak gdyby się zamieniła się rola. Przez granicę ukraińsko-polską wjeżdżały kobiety z dziećmi, natomiast naszą ojczyznę opuszczali ci młodzi ludzie, mężczyźni, którzy ciężko tu pracowali, jechali po to, aby tam bronić swoją ojczyznę. Oni tam praktycznie mogliby zostać tutaj. Mogliby powiedzieć, przecież jesteśmy tutaj, wyjechaliśmy parę lat temu, przyjeżdżajcie do nas, nasze żony, nasze dzieci. Tu jesteśmy bezpiecznie, jest ileś setek kilometrów jesteśmy od tego, co się tam dzieje, tu jesteśmy bezpieczni. Jednak oni zrobili coś, co uważam każdy powinien zrobić w momencie zagrożenia ojczyzny, choć jak nie wiem, jak to patetycznie by zabrzmiało, ale gdy coś się dzieje z ojczyzną, to rolą mężczyzn jest walka o wolność tej ojczyzny. Ci młodzi ludzie, ja pamiętam te sytuacje, kiedy w Związku Ukraińców oni przychodzili, dostawali mundury, które były takimi mundurami zbieranymi z różnych czasami epok, z różnych armii, kompletowane mundury. Dostawali opatrunki, specjalne opatrunki przeznaczone do żołnierzy. Pamiętam, jak oni oglądali, mieli pierwszy raz w rękach do czynienia z takimi rzeczami. Było widać, że to są chłopcy, młodzi chłopcy, którzy nie mają żadnego doświadczenia jeszcze, żadnego wojennego, ani przeszkolenia, nawet takie szkolenie wojskowe obejmuje również takie szkolenie samopomocy medycznej. Oni byli zupełnie zieleni w tym wszystkim. Było widać tylko tą ogromnego ducha walki. Też było, oni też mówili o tym, że żegnają się, bo wiedzą, że mogą tutaj nie wrócić z powrotem do Szczecina na przykład, do pracy, do swoich bliskich, którzy już tutaj przyjechali. Co znowu w kontekście tego, że żyjemy w środku Europy w roku 2022, teraz 2023, jest trochę filmową reminiscencją, ale no to, co państwo mówicie, to nie jest kwestia filmowa, tylko to jest kwestia prawdziwa. Szanowni państwo, to jest program Studio w Szczecinie.pl. Zachęcamy do udziału w naszym programie naszych widzów. Drodzy państwo, drogie panie, drodzy panowie, podsumowując, za nami już prawie pierwszy rok, chyba nie ma osoby, która by nie życzyła sobie, żeby to był ostatni rok, kiedy musimy się spotkać i dyskutować o sprawach wojennych. Co według państwa te najbliższe 12 miesięcy mogą przynieść, jeżeli chodzi o ten konflikt? I czego byście sobie życzyli, żeby się wydarzyło, żebyśmy byli świadkami w najbliższym czasie? Pytam o tą diagnozę pod kątem marzeń, ale pytam też o państwa przeczucia, nawet jeżeli one nie są takie kolorowe i optymistyczne. Aniu? Spokój i bezpieka.
to wszystko, co pewnie chce każda matka z Ukrainy, każde dziecko z Ukrainy. Spokój, wrócić do domu, żebyż ten dom właśnie był, istniał. I bezpieczność. Wrócić się do swojego komfortu, do swojej szkoły, na swoją pracę, do swoich bliskich, do swojej rodziny, do swoich przyjaciół. To teraz jest główne. A dlatego trzeba skończyć tą wojnę. A Aniu, znasz rodziny, które panie z dziećmi, które przez te 12 miesięcy na tyle mocno osiedliły się w Szczecinie, że są w stanie już myśleć o czymś innym niż tylko wojna i funkcjonować tak normalnie, jak tylko mogą? Tak. Pytasz mnie o osobach, które zostały się mieszkać w Szczecinie? Dużo jest. Dużo. Nie tylko ja zakochałam Szczecin, no i właśnie dużo naszych matek, które tutaj zostały się i czekają na to, że skończy się wojna, ich mężczyzny przyjadą do nich i będą tutaj budować swoje życie. I to fajnie właśnie, bo ja też kiedyś zakochałam w same zielone miasto Polski, więc dużo zostało się ich. Dużo ich zostanie się po wojnie, ale przeważna ilość wróci na Ukrainę. Wróci do Ukrainy. Pani rzecznik? My w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci bardzo często poruszamy ten temat, bo jako organizacja pożytku publicznego, no wiadomo, że ta pomoc oddolna, ona się wyhamowała w którymś momencie, a my, żeby funkcjonować, musimy mieć wsparcie samorządów, wsparcie w ramach jakichś projektów, czy chociażby w projektów z funduszy unijnych, żeby jakieś działania planować, ale planujemy i wiemy, że będziemy pomagać, dopóki to wszystko będzie trwało, że zbudowaliśmy przez ponad 75 lat system, bo tyle działamy na Pomorzu Zachodnim. Mamy 120 placówek wsparcia dziennego, ponad 40 przedszkoli, aktualnie dwa punkty takie dedykowane tylko dzieciom ukraińskim. Te miejsca będą istniały, dopóki ta pomoc będzie. Będziemy wykorzystywać ten zbudowany system, będziemy go dostosowywać. Mamy zaangażowanych wychowawców, pedagogów, psychologów, również już z Ukrainy, bo daliśmy pracę ponad 15 pań, które są z nami. I będziemy dbać o dzieci i rodziny, integrować je. Myślę, że to, co chociażby dzieje się w Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie, każde święto jest świętem. Jest świętem czasami ponad wymiar, ale to wszystko po to, aby dzieci i rodziny mogły spędzić jeden dzień, myśląc o tym, że są walentynki, czy święta Bożego Narodzenia, chociaż obchodzimy je w różnym czasie, czy Halloween, czy święto dyni, tak? Jak zwał, tak zwał. Chodzi o to, żeby mogli pobyć razem. Szanowny panie, jest pytanie od pana Kacpra. Gdzie fizycznie można podejść i pomóc Ukrainie? I co jest najbardziej potrzebne? Można ja odpowiem. Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie. Właśnie do poniedziałku działaliśmy takim czynem, że poniedziałek, czwartek wydawali jedzenie dla osób potrzebujących. I to jest teraz najbardziej potrzebne, ponieważ od wczoraj nie wydajemy nic. Wspieraliśmy najpierw to właśnie emerytki, nasze takie osoby, których wspierali, to emerytki, matki z dziećmi do pierwszego roku życia i osoby z niepełnosprawnością. Takich osób mamy 400. I teraz właśnie nie mamy czym im pomóc, bo to jest taki temat, że sponsorów na jedzenie wprost nie mamy. Czyli czego potrzeba? To jedzenie, naprawdę. No to można tak wprost powiedzieć, dobra, kaszy i konserwy, nic więcej, tylko kaszy i konserwy. Tak na prosto powiem, bo to jest strasznie potrzebna rzecz taka. I trzeba to przynieść na Skłodowskiej... Centrum Pomocy, na Marii Skłodowskiej, Curie 4. Tak. Szanowni Państwo... Proszę. Padł bardzo konkretny apel. Proszę. Panie profesorze, wychodząc poza takie oczywiście konwenanse, czy powinienem zadawać takie pytania, czy nie, jak pan sobie wyobraża ten dzień, kiedy Ukraina wygrywa wojnę, albo kiedy Rosja przegrywa wojnę? To znaczy, jeśli pan tu pyta o marzenia, no to ja bym sobie życzył, żeby po prostu Rosja przegrała tę wojnę. Żeby Rosja została tak osłabiona, żeby nie stanowiła już zagrożenia dla całego cywilizowanego świata, bo w tej chwili Ukraina, no tak trzeba powiedzieć, broni cywilizacji zachodniej całej.
żeby zbrodniarze wojenni, począwszy od Putina, Patruszewa, Gierasimowa, Szojgu, skończywszy po szeregowych żołnierzy różnych formacji, którzy dokonywali zbrodni, zostali rozliczeni. I żeby zapanował pokój i ludzie, właśnie obywatele Ukrainy, ci, którzy chcą, by tu zostali, a ci, którzy chcą, by wrócili do swoich domów. To oczywiście jest długa perspektywa, bo podejrzewam, że ta wojna niestety jeszcze potrwa. To jest rok decydujący według pana, czy to nie należy rozpatrywać w kategoriach kalendarzowych? To trudne pytanie. W tej chwili Ukraina walczy, prowadzi działania defensywne o utrzymanie swojego stanu posiadania. Myślę, że jeśli będzie więcej techniki wojskowej zaawansowanej, to będzie można przejść do kontrofensywy. Kluczowe są rakiety dalekiego zasięgu powyżej 150 km, samoloty typu F-15, F-16, Thunderbolt. To jest jakby kluczowe, więc naprawdę od Zachodu w tej chwili zależy, czy Ukraina tę wojnę wygra. Panie profesorze, panu przypada podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Jak zwykle oczywiście uważam, że nie ma wojny dobrej, nie ma wojny złej. Każda wojna jest zła, dlatego że zawsze ginie człowiek. Jesteśmy niestety świadkami tej najgorszej wojny z wszystkich wojen, gdzie naród, który ma prawo do samostanowienia, został zaatakowany przez zdecydowanie większy naród, którego pokierowały tym narodem dziwne dla mnie, totalnie niezrozumiałe emocje, bo życie ludzkie jest rzeczą najważniejszą w naszym bycie. Ludzkie zdrowie jest najważniejsze i jakikolwiek zamach na to wszystko to jest dla mnie czymś zupełnie niepojętym, szczególnie w XXI wieku. My dzisiaj mówimy o potrzebie tych samolotów, o potrzebie tych czołgów. Czy zdajecie sobie państwo sprawę, że jak drogi jest każdy taki samolot? To są kwoty w miliardach dolarów. Gdybyśmy dzisiaj, gdyby nie ta chora agresja chorego człowieka i chorego społeczeństwa, gdyby nie ta chora agresja tych chorych ludzi, to te miliony powinny być przeznaczane chociażby na immunologiczne leczenie chorób nowotworowych, które jest szalenie drogie. Dzisiaj by tysiące ludzi miało życie, gdyby świat te pieniądze nawet albo zainwestował w drogie technologie poszukiwania sposobu zwalczania chorób nowotworowych. Dzisiaj byśmy byli lata do przodu w zwalczaniu, chociażby odnalezieniu sposobu na zwalczenie większości nowotworów. Dzisiaj te pieniądze świat musi przeznaczać tylko po to, żeby zatrzymać szaleńca, który stoi na czele szalonego narodu. Ci ludzie nie mają nic wspólnego ze Słowianami. Reszcie mówi, że to są Słowianie. Oni Słowianami są tak jak my, Ukraińcy. To są po prostu ludzie, którzy najeżdżani przez lata, przez Mongołów, mają zupełnie inne geny niż nasze słowiańskie i trudno tu mówić o jakimkolwiek porozumieniu, gdzie nas niektórzy z Rosjan próbują wchodzić nam w aspiracje słowiańskie. Bzdura. Oni nie są żadnymi Słowianami i nigdy nimi nie byli. Także to też o takich rzeczach trzeba wyraźnie mówić. Jestem też tym wszystkim. Ta wojna też oczywiście pokazuje coś, pewną ogromną solidarność nasz Polaków, bo w takich relacjach międzynarodowych, tak naprawdę mówiąc o przyjaźniach międzynarodowych, zawsze trzeba mieć z tyłu głowy do tego dystans. Pamiętamy o wielkich deklaracjach Francji i Wielkiej Brytanii przed II wojną światową i te deklaracje skończyły się tym, że oczywiście zostaliśmy osamotnieni. Ja nawet dzisiaj, patrząc na współczesny świat, patrząc na te relacje, kto zyskuje na przykład na tym, że my nie mamy tej ropy, nie mamy tego gazu z Rosji, które państwa gdzieś tam zyskują nawet pod takim brutalnym ekonomicznym aspekcie, to patrząc na te relacje międzynarodowe, należy powiedzieć, że najczystsza relacja między Ukrainą a światem pozostałym to jest między Ukrainą a Polską, dlatego że ta relacja nie wynika z jakichkolwiek zależności ekonomicznych, z jakichkolwiek korzyści. Ta relacja wynika z tego, że mamy po prostu taki sam świat hierarchii wartości jak Ukraińcy. Pan Paweł napisał: brawo, panie Sieńko, wspaniałe podsumowanie, więc po takim komentarzu już nie za bardzo mi wypada ani dopytywać, ani jeszcze w jakiś sposób kontynuować tę rozmowę, więc dziękuję panie profesorze, że mnie pan wyręczył w podsumowywaniu. To był program Studio w Szczecinie.pl. Dzisiaj rozmawialiśmy o sytuacji w Ukrainie, o tym, jak Szczecin pomagał i jak Szczecin pomaga, ale także jak Szczecin powinien pomagać. I z tego, co mówiła pani Anna, te potrzeby nadal są, a więc jutro, szanowni państwo, jeżeli to możliwe, to bierzemy makaron, ryż i konserwy pod pachę
Idziemy na Skłodowskiej Kirill, gdzie to centrum od już prawie roku się umieści. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Pani Anna Pedan, psycholog. Psycholog w punkcie opieki nad dziećmi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie. Długo, tak? Ale chyba dałem radę. Dziękuję, Michał. Dziękuję bardzo. Profesor Jerzy Sieńko, chirurg. Dziękuję bardzo. Krótko. Angelika Muchowska, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dziękuję bardzo. Oraz pan profesor Krzysztof Kowalczyk, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Szczeciński. Dziękuję. I ja, Michał Kaczmarek. Bardzo wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. To był program Studio w Szczecinie.pl. Jak zawsze zachęcam do śledzenia naszego portalu na bieżąco. Do zobaczenia.